czyli klasyka polskiego rocka. Klasyka na szczęście ciągle otwarta. Jej karta historyczna ciągle będzie się zapełniać. Dziękuję, że zechciała pani wrócić znowu na estradę. Jest mi miło słyszeć. Oczywiście ja jestem najszczęśliwsza pewnie z tego powodu. My także, tym bardziej, że wiem, że nagrywa pani kolejną płytę, nowe piosenki. Dotąd prezentuje pani na swojej trasie koncertowej głównie klasykę swoją, czyli wszystkie, począwszy od Hamleta, którego niewiele kto pamięta, poprzez wszystkie inne. Jaka jest nowa płyta? No, nowa płyta jest też mojego autorstwa i Marka Jackowskiego, kompozytora. A tytuł płyty jak na dzisiaj, Derwisz i Anioł. I jesteśmy sami producentami tej płyty. Nagrywamy ją w studiu radiowym w Olsztynie. I realizatorem nagrania jest pan Ryszard Schmidt. A sponsorem, dzięki któremu możemy być sami producentami tej płyty, jest firma Miyama. To jest producent japoński sprzętu audio-video. I dzięki nim możemy tą płytę nagrywać. Coraz więcej będzie pani, mam nadzieję. Był taki okres, kiedy eksploatowano głównie jedną piosenkę, Kocham Cię, kochanie moje. I wtedy było manamu wszędzie pełno. Natomiast ostatnio mniej. Czy planuje pani jakieś nagrania telewizyjne nowych przebojów? No chcielibyśmy bardzo, ale nie chciałabym już nagrywać tego, co zostało tyle razy nagrane. I chcielibyśmy, żeby to był już nasz nowy materiał. Wiem, że niebawem ukazał się już tomik poezji z pani utworami, a ma się ukazać książka Wywiad Rzeka, zdaje się, tak? Tak. Cóż to będzie? No to jest, tak jak pan dobrze powiedział, Wywiad Rzeka i to jest wywiad, który przeprowadza Kamil Sipowicz. Książka, która chciałabym, żeby ukazała się przed świętami Bożego Narodzenia, z bardzo dużą ilością fotografii. Wtedy będzie więcej wiadomo, ponieważ ciągle jest pani gwiazdą bardzo tajemniczą. Niewiele wiemy tak naprawdę o pani. Wiem, że się pani wycofała ze strady, bo była zmęczona. Natomiast wiemy także z wywiadów, że zatęskniła pani, ponieważ jest to uczucie, które dominuje. Nic więcej ja o pani nie wiem. Zawsze robiłam to z przyjemnością, co robię przede wszystkim. To jest jakaś pasja mojego życia, nie da się ukryć. Ale ta pasja w pewnym momencie była tak męcząca, że świadomie się z tego wycofałam. Niemniej to nie było takie wycofanie się myszki w kąt i zupełne zamknięcie, bo cały czas coś robiłam, z tym, że z różnymi ludźmi. I po latach doszłam do wniosku, że jednak ci ludzie, z którymi pracowałam, to są przede wszystkim ludzie, no, profesjonaliści w swoim zawodzie. A przede wszystkim ludzie, z którymi ja się jednak najlepiej porozumiewałam i nie nawiązałam później już nigdy takiego kontaktu emocjonalnego jak z nimi. W związku z tym postanowiłam zacząć jeszcze raz, bo ja uważam, że my jeszcze raz startujemy od nowa. Jeszcze raz startujecie, państwo zaczynacie wszystko od nowa. Fan kluby co prawda istnieją, istniały zawsze, ale wielu ludzi trzeba kupować na nowo. To znaczy, fan kluby istniały, są, to chyba z takiej wielkiej miłości jeszcze istnieją, ale właśnie chcę poinformować, że my w tej chwili zakładamy nowy fan klub i centralnym fan klubem będzie fan klub w Zakopanem. Nie mamy jeszcze skrytki pocztowej, numeru skrytki pocztowej. Jak będziemy mieć, to myślę, że i w prasie, a być może jeszcze w telewizji podamy do publicznej wiadomości. Gdzie? Czy zgodzi się pani, aby naszą rozmowę przeplatała taka artystka, która się nazywa Kora? Proszę bardzo. Jedna kolejna z piosenek pani wielkich przebojów za chwilkę. Natomiast my wrócimy jeszcze do rozmowy, bowiem chciałbym zapytać o coś, co pewnie panią zaskoczy. Piosenka Isn't Simple Sorry, I So Sorry. Piękna piosenka pani Kory. Ja myślałem, że to będzie jedna z ostatnich piosenek, jako że idąc pewnego razu ulicą, przeczytałem, że pani zaczyna chyba bawić się w politykę. Czy ja dobrze mówię? No tak, byłabym się pewnie bawiła w politykę, ponieważ to jest pewnie i zabawa też. Ale okazało się, że to nie jest zabawa dla mnie, dlatego że no, tak naprawdę to mnie to nie interesuje. Oczywiście zostałam wciągnięta w tą orbitę przez liderów Partii Zielonych z Krakowa. I oni mi tak to pięknie przedstawiali, że my już właściwie umieramy. Ja się z nim zgadzam, że mamy, że nie jest najlepiej z ekologią w Polsce i na świecie, a zwłaszcza w Polsce, bo to w końcu o nasz kraj chodzi. I myślę sobie, no tak, oni mówią, no to śpiewać to mało, ale ponieważ jest pani taka sławna i młodzi ludzie panią kochają, to jak pani coś powie, to oni tak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ja się dałam w to wciągnąć, ale chwała Panu Bogu, na parę godzin przed studiem wyborczym
telewizyjnym, myśląc długo, intensywnie, doszłam do wniosku, że jednak nie zjawię się w telewizji i w ogóle przestaję się już w to bawić. Musiałam w związku z tym udać się do Krakowa, napisać oficjalne pismo, że wycofuję się z tej zabawy. I tak też się stało. I nie chcę mieć nic wspólnego z polityką już więcej, aczkolwiek śledzę to, co się dzieje, a jakie odnoszę wrażenie, to nie wiem, czy mówić, czy nie, no, ale bardzo nie się najlepsze. Z tego cieszę. Bardzo się z tego cieszę, że wycofała się pani, tym bardziej, że gwiazd teatru, filmu, piosenki mamy już w parlamencie. Jakoś dla kultury z tego zbyt wiele nie wynika. Zatem cieszę się, że pani będzie nadal artystką. A dla polityki? No, dla polityki nie wiem, ja się na tym nie znam po prostu. Wydała pani, jak powiedziałem, tomik wierszy Krakowski Spin. Są to piosenki, które pani wykonuje najczęściej, prawda? Czy w ogóle trzeba śpiewać poezję, bo inaczej ona nie będzie kupowana? Jaki pani ma prywatny stosunek do poezji jako takiej? No, uważam, że bez miłości i poezji ten świat nie miałby racji bytu. I za mało jest poezji. Oczywiście, czy ja jestem poetką? Ja uważam, że jestem poetką. Uważam, że nie trzeba pisać, żeby być poetą oczywiście. Ja śpiewam swoje utwory, które no, są jakąś tam poezją, na pewno. Ten tomik wyszedł zresztą już dosyć dawno. Teraz chciałabym wydać nowy, ten tomik, tak? W którym byłyby nie tylko prezentowane moje piosenki, ale i te moje przemyślenia inne. Ów tomik Krakowski Spin sprawił to, że o mały figenie zostałaby pani bohaterką narodową. Miano nazwać pani imieniem szkołę wielkiej polskiej poetki Olgi Jackowskiej, o ile dobrze pamiętam. No to nie było za sprawą tego tomiku poezji, bo tomik poezji ukazał się w sumie niedawno, natomiast ten pomysł, żeby szkoła, zresztą Budowlanych, nazwana była moim imieniem, padła ze strony jednego z kierowników tej szkoły. My nazywamy go ofiarą Manamu, który lekko chyba zwariował, ponieważ no może to jest i zaszczytne, ale no nie dla mnie, ponieważ no być pomnikiem za życia to nie jest najprzyjemniejsza rzecz. Gdzieś tam się zorientowano, że to Olga Jackowska, bo oczywiście gdzieś to padło w ministerstwie, którymś z ministerstw, czy oświaty, czy kultury. W każdym razie zostało to przyjęte, bo oczywiście on to wszystko bardzo ładnie tłumaczył, ale gdzieś ktoś doniósł, że ta Olga Jackowska to jest Kora. No i oczywiście Czarprys. Powiedziała pani kiedyś w jednym z wywiadów, że stworzyliśmy wspólnie oczywiście z Markiem Jackowskim duet niepowtarzalny, jedyny w Polsce. Ten duet ciągle istnieje. Czego możemy się spodziewać? Jakiej muzyki? No chyba nie rozczaruję tych, którzy nas do tej pory słuchają, że nagle ta płyta to będzie coś zupełnie innego. To będzie w dalszym ciągu Manam, ale no ale z nowymi tekstami, z nową muzyką, no niewątpliwie. To są nowości. Natomiast płyta, tak jak każda z tych, które się ukazywały do tej pory, to jest płyta, która odzwierciedla to, kim my jesteśmy dzisiaj. Rozumiem. Tak jak dodam jeszcze, że w ogóle muzyka rockowa to chyba jest muzyka, która odzwierciedla to, co się dzieje w ludziach, którzy ją tworzą. Pani pisze sama sobie piosenki, ale wiem, że śpiewa pani również innych autorów. Piotra Marka, krakowskiego, nieżyjącego, znakomitego artysty. Także zdaje się Remiego Przybory. Nagrałam płytę pod tytułem Bella Pupa, którą bardzo, bardzo lubię. Do tekstu Piotra Marka, nieżyjącego poety, wielkiego artysty, malarza, pisarza. Tak. No, długo by można wymieniać, kim on był, a właściwie łatwiej było powiedzieć, kim nie był. Bardzo wrażliwa osoba, która nie umiała sobie znaleźć miejsca w naszym świecie, bo no jest to taki świat dramatyczny. A piosenki klasyczne, polskie, liryczne, literackie, czyli Przybora? No i nagrałam jeszcze płytę, której nie mogę skończyć, ponieważ jakoś dziwnie nie mogę sobie poradzić tak z aranżerem, który jest bardzo zajęty. Z Mateuszem Pospieszalskim, z Marcinem Pospieszalskim, przepraszam, oraz z producentem tej płyty, z panem Roszczukiem z firmy Rogot, z którą kiedyś pracowałam. Nagrałam wystarczająco dużo materiału, żeby właściwie już tą płytę wydać i jakoś nie może ona ujrzeć światła dziennego, a jest bardzo ciekawa. Pewnie łączy się to także z finansami, jak to wszystko dzisiaj w kulturze. No wydaje mi się, że to nie jest aż tak skomplikowane akurat z tej strony. Wróćmy nie mamy tego, czasu na nią. Po prostu.
tak. Nagrywa pani swoją nową płytę. No ja nagrywam, ja bym może jeszcze jej znalazła czas, ponieważ ja mam do niej emocjonalny stosunek, taki bardzo pozytywny do tej płyty. Chciałabym, żeby się ukazała, natomiast nie mają czasu ci inni ludzie. Pracuje pani póki co w Olsztynie. Kiedy płyta ukaże się na rynku? Właściwie materiał muzyczny został już nagrany, jeżeli chodzi o zespół. Ja w poniedziałek jadę do Olsztyna i w poniedziałek już zaczynam nagrywać ja, więc jestem bardzo, bardzo zestresowana. Tak, a kiedy można podziwiać Korę i Manam na estradzie? Chcielibyśmy już od 14 października zacząć koncerty w Krakowie. No i zagrać z 10. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w takim razie. Dziękuję za bycie dzisiaj tutaj. Jeszcze mamy sekundkę do Sierra.